No i tak, kolejna moro, zakupiona kolejna to moro, torebka potrzebna mi była do stroju, na takim paseczku krótkim, dwie zewnętrzne kieszenie na przyciski, malutka na suwaczek, główna na suwak i maleńka na suwaczek. Teraz Wam pokażę. O, może tak. Tu jest taka maleńka, zgrabniutka, z pluszu, różowa, długi paseczek z takim kwiatuszkiem na rzep, jedna główna kieszeń, nic więcej nie ma. Kolejna brokatowa, przepraszam, też na główny jeden zameczek, na jakąś imprezę jak znalazł, cieniutki paseczek, dość długi, pomarańczowa, też na długi paseczek, nie jest skórzana, zamyka się na napęd, ma dwie kieszonki i jedna główna. Tu znowu taka elegancka maleńka, fioletowa, z takim połyskiem, z takiego włosia, króciutka maleńka, na zatrzask główna kieszeń, jeszcze w kieszeni jest malutka kieszonka na suwaczek, niestety suwak poległ. Taka maleńka różowa, kieszonki na rzepy, dwie maleńka, w środku główna kieszeń na zamek. O, portfel przy okazji się znalazł. Dalej. Mała, jeansowa, przeważnie moja córka jej używa na zakończenie albo na rozpoczęcie roku. Kieszonka bez suwaczka, a la jeans. Mała, główna kieszeń na suwaczek. Plecaczek na rower. Przepraszam. Szkoda, tu broję. Plecaczek na rower. Dwie kieszonki na zatrzaski, główna kieszeń na zatrzask, plecak a la worek, ściągający, szelki dość duże, tu jeszcze można je dużo poluźnić, mały zgrabny na rower wyśmienity, aby zabrać dokumenty, klucze, ewentualnie coś do picia. Dwie torby lniane, oczywiście napisy młodzieżowe, bo to dla mojej córki do szkoły, były przeznaczone do zmiany. Jedna jest taka, druga jest taka. Miały być pożytkowane jako na zakupy, ale stwierdziłam, że faktycznie przymłodzieżowe dla córki jak znalazł. Sportowa torebka Adidasa. Niestety dość duża. Ja ją zakupiłam na portalu internetowym. Nic nie było w uwagach. Nie mam żadnych też uwag do niej. Z tym, że jedno mam takie dziwne zastrzeżenie. Nie wiem czemu tutaj są napy i tu. Widocznie tu było coś dodatkowego. Albo to jest jakaś torebka pozostałość po plecaku. No nie wiem. Poza tym torbę się nosi tak jak o, widać. Z tym, że ona się otwiera do dołu. Jak chcemy coś z niej wziąć, musimy ją kłaść do dołu, dopiero otwierać. Dziwna trochę. Teraz tu torba, na czasie oczywiście, młodzieżowa. Ci co grają będą wiedzieli. Jedna główna przegroda na suwaczek. Teraz zaczynają się duże torby. Teraz Wam pokażę. O, jeszcze jedna taka torba sporawa. Może być na wyjazdy. Adidasa ma główną małą kieszonkę zewnętrzną. Na zatrzaski dość pojemna. Dwie główne kieszenie. Laptop się mieści taki większy. Cały sprzęt. No i oczywiście do szkoły też może być na paseczek. Dość wygodna. Teraz Wam pokażę. Dwie torby do laptopa. To jest moja torba. Dostałam ją od męża, kiedy pracowałam i dostałam najpierw laptopa, potem torbę. Oczywiście typowo na laptopa jest, ponieważ ma bardzo dużo przegródek. Tutaj zabezpieczenie, żeby komputer nie wypadł. Z tyłu też jeszcze ma taką wielką, masywne uchwyty. Druga czerwona, kiedy okazało się, że mojego laptopa nie mogę dźwigać, jest za ciężki, dostałam od męża mniejszego. No mniejszą torbę, ona się wydaje się, że jest mniejsza, jest taka sama. Ma ozdobienia, bardzo fajna, super czerwona. Boczna kieszeń na zatrzask,
dużo przegródek. W środku oczywiście na laptopa, na mniejszego, większego, bo ma jeszcze taką osłonkę. Środkowa oczywiście, z tyłu nic nie ma. Też musi być wytrzymała i jest... Teraz Wam pokażę jedną rzecz. Jeżeli ktoś oglądał moje kolekcje portfeli, to tam był portfel, to ta była kosmetyczka w takim kolorze. Mówiłam, że mam do niej jeszcze zestaw. To jest taka torba, dość spora, wielka kieszeń, na suwaczek główny, na ramię, które można regulować, bo jest naprawdę dość długie. I boczna kieszonka na zatrzask. To było w komplecie z tamtymi. Jak nie, to odsyłam do linka. No i tu o tym też wspominałam. Tamta kosmetyczka była chyba pod... Nie, tamta kosmetyczka była kwadratowa do szczotek i do grzebieni. Tutaj zacięcie poległo, ale suwak nadal działa. Główna przegródka na suwaczek. Zewnętrzna też. Wielki pasek. I do tego była ogromna torba. Nie wiem, czy zobaczycie, z napisem na małe uszy. Jak się ją wypełni, to ma tutaj stópki. Wielka, ogromna torba. Ten suwaczek jest, zaraz bym Wam pokazała. O, otwiera się salówka, tak jak waliza. Ma też zabezpieczenia. Takie o, że nic nam z torby nie wypadnie. No i już ostatnie torby, właśnie jak już jesteśmy przy podróżnych. To jest taka typowo zakupowa, szelesząca, nieprzemakalna, olbrzymia naprawdę. Może być na basen, może być na plażę. Na główny zameczek, dwukolorowa, ustronna może niekoniecznie, bo z tej strony suwak będzie widać. Plecak Adidasa. Też ma ponad 10 lat, właśnie sypie się z niego, też ma ponad 10 lat, a bym powiedziała 15. Jest bardzo zużyty, główna kieszeń jak to plecak, malutka taka na plecy, główna kieszeń zamykana na suwak, no oczywiście szelki, bo to plecak. Tutaj mam torbę na buty, o przepraszam, torba na buty wygląda tak, że się ją, torba na buty podróżna, albo jak ktoś ma garderobę, tu się wkłada obuwie, pojemna, na 6 par, bym powiedziała na więcej, bo te kieszonki są dość pokaźne. Oczywiście zamykana i chowamy. Tu też jest torba podróżna, tak jak widać. Jedna kieszonka, ta torba ma ponad 20 lat, 25. Moja mama ją dostała w prezencie, bo prenumerowała właśnie ten książki. Tu jest malutka kieszonka, tu jest podróżna, jak widać bardzo zużyta, cały czas się z niej pruje, ale ja ją cały czas reperuję. Dość pojemna, pakowna. I tu taka maleńka torebka. Też podróżna na jeden dzień, czy na półtora. Dwie boczne kieszonki na rzepy. I tak jak widać, ona większa nie jest. Ma uchwyt i ma też na ramię. Dość mała, ale wszystko się w niej mieści. No i tutaj się wala oczywiście torba od statywu. Bardzo dziękuję za uwagę. Filmiki będą dwa, dość długie wyszły. Polecam się na przyszłość i zachęcam do obejrzenia filmiku o portfelach. Do zobaczenia. Buźka, buźka.